Spółka przygotowuje w tej chwili emisję publiczną. Chcemy wejść na rynek równoległy New Connect. Jest to pewnego rodzaju szansa, ponieważ jest to jedna z nielicznych spółek w Polsce, która dysponuje dość sporym potencjałem technologicznym, który ma zastosowanie w absolutnie nowatorskich metodach diagnostyki. Tak jak wspominaliśmy, tym priorytetowym produktem i tym głównym produktem, na który stawiamy, jest system do automatycznej diagnostyki alergii oparty o obrazowanie szerokospektralne z wykorzystaniem termowizji. Drugim sztandarowym produktem jest system FaceCoff, który jest dedykowany do monitorowania przeciwepidemicznego, wykorzystuje oczywiście termowizję wysokiej rozdzielczości, możliwość czipowania i tagowania cyfrowego. Te dwa systemy są w tej chwili priorytetowe. Z punktu widzenia spółki jest oczywiście szersza paleta produktowa, trudno by było w dwóch słowach o tym powiedzieć. Wszystkie produkty mają charakter globalny, mają zastosowanie stricte medyczne i charakterystyki potwierdzane certyfikatami, także będziemy starali się, aby w momencie ich debiutu rynkowego te wszystkie cechy były już w pełni widoczne i powiedzmy inwestorzy, którzy zdecydują się zachęceni tą naszą tutaj prezentacją dokonać inwestycji w spółkę, no z całą pewnością nie zawiodą się, bo stoją za nami koledzy zarówno z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, ale również i koledzy z Zakładu Sztucznej Inteligencji i Politechniki Warszawskiej. Dwa słowa na temat ścieżki, jaką spółka podąża. Oczywiście priorytetowym produktem jest system do automatycznej diagnostyki alergii metodą in vivo, SkinSense. Ten system w zasadzie czeka jeszcze seria testów w europejskich klinikach alergologicznych. No, ze względu na pandemię niestety testy i badania kliniczne nie mogą być prowadzone w tym roku. Liczymy się z tym, że przyszły rok będzie krytyczny. Chcemy, aby produkt w wersji gotowej, już nieprototypowej, został pokazany na targach Medica w Düsseldorfie w przyszłym roku i byłby to w zasadzie początek jego komercjalizacji. Natomiast system FaceCoff, który służy do monitorowania ryzyka epidemicznego, jest systemem, który od strony technicznej jest opracowany. No, czekamy na pieniądze oraz decyzję Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie grantu, gdybyśmy mogli go w zasadzie poskładać i przetestować w którymś z krytycznych miejsc, to z całą pewnością po tych testach moglibyśmy określić, kiedy on może się znaleźć na rynku. No, z punktu widzenia technicznego jego ścieżka jest krótsza niż systemu SkinSense. Oczywiście on też jest wyposażony w sztuczną inteligencję, natomiast z punktu widzenia funkcjonalności jest dużo prostszym systemem. I z tego względu, gdyby nie ograniczenia tegoroczne, moglibyśmy się spodziewać, że system powstałby już teraz. No, problemem są close down w fabrykach europejskich. My w 100% korzystamy z układów optoelektronicznych produkowanych w Europie, a konkretnie we Francji. Dostaliśmy informację, że jest opóźnienie w dostawie tych systemów. No i praktycznie rzecz biorąc czeka nas tutaj jeden kwartał opóźnienia, który musimy antycypować, jeśli chodzi o debiut produktowy.